serdecznie na moim kanale. A dziś troszkę zmienimy może formułę. Przez kilka kolejnych odcinków tak sobie zrobimy. A wy zadecydujecie, czy to ma sens i ciągniemy to dalej, czy trzymiemy się sprawdzonego tematu, który przerabiamy do tej pory. Dziś zabieram was do swojej pracowni i pokażę wam, jak dorabiam pewne elementy od kuchni. Więc nie przedłużając, zapraszam. A dziś tutaj w tym właśnie moim małym kąciku zainteresowań będziemy sobie próbowali dorobić zaślepkę dysku twardego do tego właśnie laptopa. Jak widzicie, tutaj brakuje nam zaślepki i tą zaślepkę będziemy próbowali tutaj sobie dorobić. Czy to się uda? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Troszkę narzędzi tutaj mam, mamy tutaj jakby warsztacik. Mam nadzieję, że też układ kamery wam pasuje. No i tyle, wy sobie zobaczycie, jak ja to robię i być może w jakiś sposób was to natknie, żebyście sami mogli sobie zrobić coś u siebie we własnym zakresie. W następnym odcinku pokażę wam, jak regeneruję tego typu plastiki, żeby wyglądały jak nowe i tak po troszku będziemy sobie schodzić do celu. A nie przedłużając, już wam pokazuję, z czym będziemy tutaj próbowali sobie tę zaślepkę dorobić. A będziemy sobie próbowali ją dorobić przy pomocy takiego kątownika. Taki kątownik zakupiłem w markecie budowlanym. Jest on zrobiony z PCV i myślę, że się nada. Mam nadzieję, że tutaj będzie wystarczająco dobry, żeby go ogarnąć. No więc nie przedłużając, spójrzcie, jak to mniej więcej będziemy robić, a następnie zobaczymy, czy to w ogóle nam się uda. Na początek na pewno musimy sobie zmierzyć, jaką tutaj przestrzeń potrzebujemy sobie dociąć. Do tego celu użyję sobie suwmiarki i wychodzi na to, że mamy tutaj 73 mm. W związku z powyższym już sobie tutaj spróbujemy to nanieść na tym kątowniku i uciąć tak, ażeby wstępnie mieć tutaj tę zaślepkę spasowaną. No i słuchajcie, może i prowizorka, ale te 73 mm mamy, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. W związku z powyższym teraz musimy sobie wymierzyć wysokość i głębokość, a następnie dociąć wstępnie ten kątownik tak, ażeby nam tutaj mniej więcej pasował. W związku z tym musimy sobie tutaj wymierzyć odległość i mniej więcej sobie określić, ile to ma tutaj mieć. A z tego co widzę, ma mieć 18 mm z tej strony. Również będzie to w okolicy 18 mm, więc zrobimy sobie dla bezpieczeństwa 19. A na głębokość sobie zaraz sprawdzimy. I nie przedłużając, spróbuję sobie to już tutaj lekko natrasować.
Jak widzicie, wstępnie zaślepka do dysku jest gotowa. Na ten moment, jak zdążyliście zauważyć bądź też nie, użyłem taśmy srebrnej, dwie warstwy, żeby precyzyjnie zrobić jacki bez jakichś dodatkowych udziwnień. Do tego mamy dopasowany tył, możemy bez problemu tą zaślepkę w tej chwili już przykręcić. I żeby to miało jakiś większy sens w tej chwili i żeby wyglądało jak reszta laptopa, pokryję to kilkoma warstwami farby, dzięki czemu będę mógł jeszcze jakieś nierówności samą farbą sobie wytracić, lekko każdą warstwę szlifując i później już powinno być z górki. Więc nie przedłużając, ja sobie przechodzę do malowania, a my widzimy się chyba już dopiero na sam koniec. No i witajcie, jak widzicie, udało się zrobić zaślepkę do dysku twardego, jest całkiem spoko, wygląda też całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o kolor, jest delikatnie jaśniejszy niż resztę obudowy, ale też antracyt. Myślę, że resztę obudowy po wyczyszczeniu też sobie lekko psikniemy tym antracytem i wszystko będzie wyglądało niemalże jak oryginał. Co więcej można by tutaj o tym powiedzieć, jak widzicie mamy tutaj takie krążki założone w miejscach mini jacków. Te krążki zrobiłem sobie finalnie bez podkładek, które sobie kupiłem kiedyś w Lidlu. Mam cały zestaw takich różnych podkładek i trzy użyłem sobie właśnie do wykonania tego właśnie projektu. Finalnie ładnie nam to tutaj pasuje i całość nam tutaj fajnie wejdzie, żeby tutaj Wam to dobrze pokazać. Nie wiem, czy Wy to widzicie w tej chwili, czy nie. O. Cyk. Mamy tutaj całą ładnie dorobioną kieszonkę. I można powiedzieć, że niemalże jak oryginał. Ja sobie pewnie kiedyś oryginał kupię. I wymienię, natomiast do tego momentu może tutaj zacnie służyć ta. Sam tył, żeby nam tutaj ładnie łapało blokadki, jest zrobiony z kawałków zwykłego nożyka do tapet. Jest to przyklejone na silikonie. Całość prezentuje się całkiem nieźle i jest ładnie dopasowana do tego właśnie laptopa, jak przed chwilą widzieliście. Generalnie sytuacja wygląda tak. To tutaj zrobiłem z rzeczy, które są ogólnodostępne i na pewno znajdą się malkontenci, którzy mogą powiedzieć, słuchaj, przecież można to było zrobić lepiej, ładniej i bardziej profesjonalnie. Tak, oczywiście, że można było to zrobić lepiej, fajniej i bardziej profesjonalnie, ale ja chciałem Wam pokazać, że można to zrobić z rzeczy ogólnodostępnych, które można kupić w pierwszym lepszym sklepie. Ja mógłbym to zrobić z włókna szklanego, gdy pięknie wszystko ładnie wymodelowane i pomalowane, ale myślę, że nie o to tutaj w tym wszystkim chodziło. To, co zrobiłem, zrobiłem z ogólnodostępnych rzeczy, które można kupić w pierwszym lepszym sklepie, a dzięki temu i Wy możecie sobie coś takiego zrobić z ogólnodostępnych rzeczy do kupienia w pierwszym lepszym sklepie. Generalnie tak jak widzieliście, kieszonka ładnie pasuje, wyszła prawie oryginalnie i będzie nam służyła w momencie, kiedy tego laptopa sobie skończymy. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że to już będzie tyle. Sam ten film miał na celu pokazanie właśnie, że części elementów plastikowych, których na co dzień nie mamy w swoich laptopach, sprzętach, możemy sobie dorobić metodą chałupniczą w domu. I myślę, że to udało się tutaj uzyskać. Natomiast cała reszta związana z tym laptopem i cała jego historia, co tutaj się znajduje pod maską, jak sobie do tego podejdziemy, będzie zawarta w innych materiałach. Więc na ten moment, jeżeli filmik się podobał, rzućcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, rzućcie łapę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ no, coraz więcej tego typu treści będzie pojawiać się na kanale. A na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.